Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu przypomnieć o instrumencie, który kiedyś prawie w każdym domu takim średnio zamożnym był. Jeżeli ktoś miał dzieci, to należało do dobrego tonu, żeby dziecko grało na pianinie, żeby dziecko grało na fortepianie, żeby grało na skrzypcach, żeby grało na flecie, na różnych akordeonach, ale pozostańmy przy pianinach z Leszna. No, mamy to wielki zaszczyt, że na terenie Leszna osiadła część rodziny Bettingów i mieliśmy w Lesznie bardzo dużą fabrykę pianin, którą właśnie prowadziła rodzina Betting. Tutaj proszę może zobaczyć, jest taka pocztówka reklamowa, jak pan Betting do kogo wysyłał jakieś zawiadomienie, no to tutaj jest taka informacja, że w Lesznie Wielkopolskim ta firma była w ogóle założona w 1887 roku i to była fabryka fortepianów i pianin, no i to jest taka powiedzmy widokówka niewypełniona. Tu też bardzo ciekawy taki firmowy papier, rachunek dla kogoś za instrument. No były to drogie instrumenty. Tu widzę 1300 zł, 2300 zł, także to są naprawdę duże pieniądze, jeżeli ktoś ma pojęcie, co to było kiedyś 1000 zł przed wojną. Tu też taka wspaniała właśnie papier firmowy. Tu też proszę zwrócić uwagę, charakterystyczne właśnie w tych papierach reklamowych jest to, że jak jakaś wyrób dostał na jakiejś wystawie medale, jakieś nagrody, to właśnie na tych firmowych papierach to umieszczano i tutaj akurat mamy papier firmowy z 1939 roku. Tutaj możemy też zobaczyć, że ta firma nie tylko działała w Lesznie, działała też w innych tutaj miastach, ale jest to bardzo, bardzo charakterystyczne. No, była w 1937 roku rocznica 50 lat działalności. Też w Lesznie była wystawa rzemieślnicza i właśnie robiono tego typu powiedzmy reklamówki. Możecie Państwo zobaczyć, że przy wpłacie złotych 300 można już było dostać nowe pianino, które oczywiście później trzeba było jeszcze w ratach spłacać do pełnej kwoty, ale jest to bardzo ciekawa reklamówka i przypomnę, mam przedmioty, które pochodziły z kolekcji pana Leona Nowaka z Rawicza, z Pudliszek i tu akurat jest charakterystyczny taki znaczek, możemy zobaczyć, że ta ulotka reklamowa firmy Betting jest właśnie z kolekcji pana Leona Nowaka, co w moim tutaj posiadaniu ma to, że tak powiem, w tym momencie większą wartość. No, to akurat nie są bardzo stare reklamówki, ale no, proszę zobaczyć, tutaj i Legnica, i Betting, powiedzmy, no już powiedzmy się reklamowały w sposób nowoczesny. Nie są to bardzo stare reklamówki, ale możemy zobaczyć, jak wyglądała produkcja pianin, jak wyglądała produkcja fortepianów. Tu oczywiście mamy te certyfikaty, te dyplomy, te charakterystyczne medale. Czasami w handlu antykwarycznym zdarzają się, że tak powiem, luzem takie plakietki, takie medale i ludzie nie za bardzo wiedzą, od czego jest, a powiem szczerze, jest to po prostu wydłubane z obudowy mebla i powiedzmy trafia na rynek. Tutaj też jest taka właśnie folder reklamowy, gdzie można troszeczkę zobaczyć, jak wyglądają już nowoczesne pianina i jak to wszystko ładnie wyglądało. No i też jest tutaj powiedzmy firma, która się zajmuje handlem tymi instrumentami. Mnie od dłuższego czasu interesują te instrumenty. No, byłem specjalnie, pojechałem do Opatówka, żeby obejrzeć polskie fortepiany. Jest tam wspaniała kolekcja. Zawsze jak jadę do muzeum i kupuję w muzeum katalog, to każę sobie przybić pieczątkę muzealną, że to nie jest tak kupione tylko w sklepie czy w internecie, ale byłem osobiście i tam to kupiłem. I tutaj możecie Państwo, jest oczywiście troszeczkę historia tych instrumentów, różne rzeczy są opisane, no bardzo, bardzo fajnie, bo każda firma jest opisana, są napisane numery, czyli mogę się po numerach zorientować, w jakim czasie ten instrument był wykonany. No i tu jest katalog instrumentów, znowu mamy troszeczkę tekstu, no tych obrazków jest trochę mniej, zaraz tutaj Państwu dojdę do tych
obrazku i proszę zobaczyć, jak się te instrumenty wspaniale prezentują we wnętrzach muzeum w Opatówku. I jeżeli instrument naprawdę nie ma co z nim zrobić, a głównie fortepiany zajmują dużo miejsca, no to właśnie najlepiej jak to trafia do takich wnętrz i wtedy możemy, powiedzmy, wiedzieć, że to przetrwa dla następnych pokoleń. Naprawdę są to bardzo, bardzo ciekawe, powiedzmy, wizyty w tego typu muzeach, bo oprócz tego, że widzimy bardzo ładne, ciekawe, stare sprzęty, to możemy z pracownikami muzeów na ten temat porozmawiać. Oni bardzo chętnie udzielą informacji. Także polecam wizytę, jak będziecie Państwo kiedyś w okolicach Kalisza jechać do Opatówka. Ten katalog nie wygląda zbyt w dobrym stanie. On już jest, jakby to powiedzieć, co najmniej w trzecich rękach. Jest to też kolekcja zabytkowych fortepianów w Filharmonii Pomorskiej. Jest to też, i tu mam napisane, że ja to kupiłem od Władka Szczecca w 2001 roku, czyli ja już ten katalog mam 15 lat. Nie wiem, jak długo miał go Władek, ale w każdym razie ci, co się zajmują starociami, wiedzą, kto to jest Władek Szczecca i jest to też taki jakby hołd Władkowi, bo jego już nie ma, a katalog mnie cieszy i ja tutaj, powiedzmy, też sobie z niego korzystam. No tu jest bardzo ciekawie opisana historia. Tu są na przykład indeks właśnie tych producentów, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ no nie wiemy czasami, skąd pochodzi dany instrument, a dzięki takim książkom możemy się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. I tutaj są właśnie pokazane. I to są właśnie takie tabliczki, które są na instrumentach i dzięki nim możemy się później zorientować, kto ten instrument zrobił. Jest to też wspaniały katalog. Jest tutaj bardzo dużo tych instrumentów i mówię, cieszmy się, że w Lesznie mieliśmy Bettinga, który produkował pianina, ale naprawdę były takie miasta, podobno w końcu XIX wieku w samym Poznaniu było ponad 40 firm robiących fortepiany i pianina. No nie wspomnę już o Warszawie czy powiedzmy o Berlinie, ale w każdym razie to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja lubię tego typu katalogi przeglądać, bo to mnie, że tak powiem, jako antykwariusza interesuje. Co mnie zainspirowało do zrobienia tej audycji? Nie tak dawno w moje ręce wpadł taki piękny, wspaniały rachunek. Jest to firma z Poznania, Karl Eck. Często się spotyka te instrumenty i tutaj ktoś kupił w Poznaniu, mieszkał na ulicy Zielonej, czyli niedaleko mojego miejsca zamieszkania, kupił pianino za 3400 marek. Marka wtedy, w tamtych czasach, podobnie stała jak złotówka, czyli to były bardzo dużo pieniądze. I proszę zobaczyć, że ten ktoś kupił to pianino na raty. Po drugiej stronie mamy dokładnie wyszczególnione wszystkie raty, które były po kolei składane. Ja tutaj specjalnie sobie wynotowałem. Było to 16 rat. Łącznie to wyszło 3400 marek. Ten ktoś oczywiście po wpłacie pierwszych pieniędzy korzystał już z tego instrumentu. Te raty były spłacane od 1919 roku do 1921 roku, czyli powiedzmy niezależnie od, jakby to powiedzieć, historii, która się zdarzyła w Poznaniu, że powiedzmy kupił ktoś ten instrument jeszcze, że tak powiem, w niemieckim Poznaniu. Później było powstanie wielkopolskie, później przyszła wolna Polska, a ten ktoś w firmie Karla Ecka spłacał pieniądze za ten instrument i pomimo, jakby to powiedzieć, zawieruchy wojennej, ta transakcja cały czas była w trakcie i bardzo często ktoś na przykład oferuje maszynę do szycia firmy Singer, która jest, jakby to powiedzieć, goła. A zdarza się tak, że ktoś w szufladce tej maszyny ma jeszcze rachunek na zakup tej maszyny, gdzie również w podobny sposób pan Singer sprzedawał, że wystarczyło wpłacić ułamek wartości, korzystało się już z tego, czyli coś w rodzaju leasingu i w każdym razie korzystało się z tej maszyny. Także pamiętajmy, że Leszno na pewno słynie pianinami i fortepianami firmy Betting. Dziękuję.